Serdecznie witam na dzisiejszym webinarze. Już 6 grudzień, więc końcówka roku. Rozpoczniemy dzisiejszy webinar. To webinar dotyczący programu partnerskiego. Oprócz tych informacji, które zazwyczaj na takich webinarach mają miejsce, czyli program partnerski, bo to jest podstawa, kilka informacji z mojej strony. To, co kupujemy, to, co dostajemy, to, co przekazujemy swoim partnerom i inwestorom, żeby wiedzieli tak naprawdę, za co płacą. To jeszcze zwrócę uwagę dosłownie zaraz na początku, zwrócę uwagę na kilka linków, kilka stron na naszej stronie w back-office. Takich istotnych stron, którymi po prostu chcę przypomnieć, żebyśmy się nimi posługiwali w dobie internetu, w dobie komunikatorów. Naprawdę warto to robić. Zatem rozpocznijmy dzisiejszy webinar. Przypomnę, nazywam się Mariusz Tuczmański. Usługami finansowymi zajmuję się od bardzo wielu lat. Właściwie multilevel marketing i finanse towarzyszą mi od ponad 20 lat. Przez wiele lat prowadziłem multiagencje z usługami bankowymi, ubezpieczeniami, fundusze inwestycyjne i wiele różnych innych usług telekomunikacyjnych związanych z energetyką. Można byłoby tak naprawdę wymieniać. Sprzedawałem wszystko, co dało się sprzedać w takiej multiagencji. Od również mniej więcej 8-9 lat zajmuję się usługami online. Tutaj 2012, natomiast tak naprawdę mniej więcej 5 lat jeszcze wcześniej. To były pierwsze tak naprawdę styczność moja z usługami online i zarabianiem poprzez wykorzystanie internetu. Natomiast inwestorem firmy Skyward Community jestem od ponad 6 lat, 6,5 lat. Również kilka lat temu wzięliśmy udział w fajnym szkoleniu, do którego też zachęcam, gdyby firma kiedyś coś takiego powtórzyła, to ja osobiście jeszcze raz chętnie skorzystam. Do tego wszystkich Was, drodzy Państwo, zachęcam. Historyczne zdjęcie. Eko Technopark, czyli to Centrum Innowacji w Szarży, początki budowy. Dzisiaj tam naprawdę się bardzo dużo zmieniło, więc chętnie taką zorganizowaną wycieczką ponownie za jakiś czas bym się chętnie wybrał do Dubaju i do Szarży, żeby zobaczyć, jakie tam prace zostały przez te ostatnie 3 lata wykonane, pomimo 2-letniej pandemii. Pamiętajmy, że bardzo wiele firm w tym okresie wręcz zostało zamrożonych, stanęło w miejscu albo przestało istnieć. My dalej się rozwijamy. Mamy pewne opóźnienia związane z zakończeniem tych 2 torów testowych, ale tak naprawdę to opóźnienie nie związane tak naprawdę z naszej winy, tylko po prostu wiemy, że na całym świecie różne firmy pracowały na półgiska albo były zamknięte różne hale, obostrzenia. I te podzespoły, które miały do nas trafić, po prostu trafiły z dużym naprawdę opóźnieniem z firmami, z którymi po prostu współpracujemy. Jako taka globalna firma, która rozwija nowy transport strunowy, wiemy, że potrzebujemy współpracy z wieloma firmami, hutami, zakładami, które dostarczają nam różnego rodzaju podzespoły, części. Przechodząc do planu marketingowego, zanim w ogóle zaczniemy go omawiać, chciałbym zwrócić uwagę na to, co tak naprawdę każdy z nas, drodzy Państwo, partnerzy, otrzymuje w momencie rejestracji. W momencie, kiedy dostaniemy linka do rejestracji od osoby, która nas zaprasza do biznesu, otwieramy sobie konto i od razu od firmy dostajemy piękny back office, również po zatwierdzeniu programu partnerskiego. Otrzymujemy narzędzia do pracy i żeby tak naprawdę inwestować i mieć program partnerski w pełni funkcjonalny, to po pierwsze trzeba zatwierdzić regulamin programu partnerskiego, który składa się z 8 stron, trzeba go zatwierdzić w zakładce dla partnerów. Natomiast w zakładce ustawienia lub w górnym lewym narożniku weryfikacja konta, potrzebna jest właśnie weryfikacja konta poprzez dokument tożsamości i jeśli w starym dokumencie tożsamości nie mamy adresu zamieszkania, to potrzebny jest dodatkowy dokument
albo jakaś faktura za media, albo wyciąg z konta, albo na przykład z urzędu gminy jakieś, czy miasta, zaświadczenie o tym, pod jakim adresem mieszkamy i to wtedy załączamy taki dokument. Pamiętajmy, aby dokumenty były w dobrej jakości, skany zrobione i zazwyczaj ta weryfikacja w dzień roboczy trwa około 24 godzin. Postaram się tutaj odnieść do tych pytań, które zadajecie, piszecie na samym końcu, dobrze? Więc jeśli Wam się nasuną jakieś pytania, tak najbardziej piszcie je na czacie, a ja się do nich odniosę na samym końcu, żeby po prostu nie przerywać prezentacji, ale fajnie, że one się pojawiają. Teraz jeśli mamy tutaj, widzimy te linki, w momencie, kiedy się zarejestrujemy, otrzymujemy naprawdę wysokiej klasy strony internetowe do polecania z pełną gamą informacji. Tutaj widzimy linki polecających stron docelowych. Ja postaram się w tym momencie na chwilę wyłączyć prezentację, a przejść na moją stronę. Mam nadzieję, że ona będzie widoczna. I postaram się na żywo pokazać kilka materiałów. Dobrze, mam nadzieję, że jest widoczna. Ja przełączę się na chwilę na normalny tutaj webinar. Powiedzcie mi, czy to, co przed chwileczką pokazałem, było widoczne, a jeśli chodzi o stronę naszą z back office'em. Było widoczne? Bo jak przełączę na prezentację, ok, dzięki. To już później nie widzę, czy ktoś coś pisze, że widać, nie widać. I teraz tak, bardzo ważna sprawa. W momencie, kiedy mamy zakładkę dla partnerów, mamy tu oczywiście statystyki, plan wynagrodzeń, historia, narzędzia partnera, szkolenia, sklep. Chcę, żebyśmy się dzisiaj chwilę skupili na tej zakładce narzędzia dla partnera, zanim przejdziemy do prezentacji. Ponieważ mamy tutaj w narzędziach dla partnerów mamy takie zakładki jak linki do strony, strony docelowe, webinaria, statystyki analityka, prezentacje, 360 wycieczka po Skyway i przydatne linki. Zaczynając od końca, to co uważam za słuszne, zobaczcie, przydatne linki, mamy tutaj naprawdę bardzo ciekawe różnego rodzaju historyczne nagrania, zarówno z ekotechnoparku jednego i drugiego, wywiady, prace na hali produkcyjnej i wiele, wiele innych filmów. Ważne jest, abyśmy jako partnerzy mający dostęp do tych materiałów dokładnie się z nimi zapoznali i wykorzystywali je do zainteresowania osób tą technologią. Zobaczcie, wystarczy zrobić kopiuj link i taki link wysyłamy przez WhatsApp, przez jakikolwiek inny messenger do osoby zainteresowanej. Oczywiście, jeśli się widzimy w twarzą w twarz, w cztery oczy, to możemy to pokazać bezpośrednio, natomiast mamy naprawdę świetne narzędzie do tego, żeby gotowe nagrania, dobrze przygotowane, wysłać w formie linku do obejrzenia. To samo mamy w formie ta wycieczka po ekotechnoparku, mamy również w formie linku. Można skopiować link, komuś wysłać, ktoś sobie go odpali i może cały ekotechnopark zobaczyć w 360 stopniach po prostu, jakie prace akurat wykonano na tym terenie, te prace testowe oczywiście. Teraz przechodząc wyżej do zakładki prezentacja, tutaj widzimy, że mamy prezentację, natomiast mamy prezentację w formie albo w PowerPoint, czy dobrze wymawiam nawet, natomiast albo w PDF-ie i te materiały oczywiście możemy wykorzystać do pracy, ale przede wszystkim tak naprawdę dobrze wykorzystywać je do naszej edukacji. Warto po prostu z tymi materiałami się zapoznać, ponieważ one mówią bardzo dużo o technologii na przykład między innymi, o tym, co często tutaj Janusz Tomczak porusza na prezentacjach. W tych prezentacjach po prostu dużo materiałów podobnych znajdziemy, które uzupełnią naszą wiedzę na temat całej technologii. Często też pytamy się,
czy jakiś webinar będzie lub był nagrywany. Zobaczcie, wchodzimy w zakładkę narzędzia dla partnera, następnie, raczej dla partnerów, narzędzia dla partnera i zakładkę webinaria. W momencie, kiedy klikniemy narzędzia webinaria i zobaczcie, klikniemy przejdź Polska, bo oczywiście możemy przejść Anglia, przejść te wszystkie języki, które akurat tu są nagrane i jeśli mamy znajomych obcojęzycznych w języku angielskim, w języku rosyjskim, być może wietnamskim, czeskim, słowackim, jeśli takie prezentacje są, to po prostu w tym języku taką prezentację komuś możemy wysłać. Natomiast zobaczcie, tutaj wchodząc w język polski, mamy wszystkie prezentacje, zarówno moje, jak i Janusza, ostatnie wszystkie prezentacje, jakie po prostu się odbyły historycznie. Czyli macie to wszystko tak naprawdę zgromadzone w jednym miejscu. Nie musicie szukać gdzieś w materiałach na YouTube, gdzieś tam w profilu firmy i tak dalej. Wchodzą w zakładkę dla partnerów, narzędzie dla partnera, webinaria. Otwiera wam się wszystko to, co jest związane z tymi webinarami, które odbywają się prawie każdego tygodnia. Także zobaczcie, tu macie ostatni webinar z 22 mój, później z 16 listopada Janusza Tomczaka, no i tak dalej, można byłoby cofać się miesiące do tyłu. Czyli to jest właśnie w tej zakładce, przepraszam, teraz wyszedłem, tu jest, ok, jestem, to jest w tej zakładce dla, zakładce webinaria, czyli webinarium, mamy wszystkie webinary nagrane, umieszczone w naszych narzędziach. Strony docelowe, one są naprawdę piękne i linki do strony też polecające z naszym numerem ID. Ja sobie pozwolę na chwileczkę wejść w tą zakładkę w stronę link inwestycje, ponieważ często mówię, że naprawdę mamy pięknie zrobione narzędzia, strony i to jest jedna z naszych stron z naszym numerem ID. Zobaczcie, ten numer ID, on tu jest u góry wpisany, więc jeśli ktokolwiek się zarejestruje z tego linka, które gdzieś tam przekaże komuś, to właśnie zarejestruje się z mojego polecenia. I mamy naprawdę piękne informacje. Inwestowanie w transport stronowy to twoja szansa na nabycie udziału w szybko rozwijającej się spółki transportowej. Pamiętajcie, że często mówimy, że to już nie jest spółka, tak zwana startup, który jest obarczony dużym ryzykiem, ale jest to już spółka inwestycyjna, która jest na etapie rozpoczęcia budów komercyjnych tras. Jest to naprawdę bardzo poważny w tej chwili biznes, o którym bardzo mało ludzi wie. I to jest nasza rola, żeby mówić jak największej liczbie osób, które spotykamy każdego dnia o tym transporcie, o możliwości zainwestowania środków z bardzo dużym dyskontem, z bardzo mocno zaniżoną ceną w stosunku do rzeczywistej wartości. Tutaj niestety te informacje są jeszcze troszeczkę, powiedzmy, takie nie do końca aktualne, natomiast z tego co wiem, to one wkrótce mają być wszystkie uaktualnione, te informacje. Natomiast mówię o pewnych liczbach, cyfrach, bo ilość inwestorów w tej chwili już jest więcej, inwestujemy dłuższy okres, bo już 6 lat, a nie 3 lata, krajów jest nawet więcej niż 200, więc to są pewne liczby, które po prostu one tylko na korzyść naszą działają, ponieważ jest ich więcej. Natomiast tutaj na tych stronach osoby, którym wyślemy taki link, znajdą bardzo istotne informacje, jak przebiega inwestowanie i często zadawane przez partnerów pytania, ale też przez właśnie nowe osoby. Jak wygląda inwestowanie od strony prawnej? Co inwestor otrzymuje w zamian za swoją inwestycję? Skąd się biorą udziały, jak przebiega rejestracja praw własności udziałów, na co są wydawane pieniądze inwestorów. Jak klikniemy, to po prostu pod każdym pytaniem znajdziemy odpowiedź na takie pytania. Co jeszcze? Co to jest właśnie crowdfunding? Dlaczego akurat ta forma, a nie jedna? Bardzo ciekawe tutaj wyjaśniono, dlaczego akurat pan Anatolij Junicki uderzył w crowdfunding, a nie w jakieś duże fundusze. W momencie, kiedy wszystko było tylko i wyłącznie na papierze, to
tak tutaj czytamy, wdrożenie całkowicie nowego systemu transportu zdolnego do wykonania dowolnych zadań transportowych wymaga dużych inwestycji. Tutaj była mowa o minimum tych 240 milionach dolarów, czyli ćwierć, prawie miliarda. Na etapie pomysłu duże fundusze i inwestorzy nie są w stanie zapewnić takiego finansowania. No i tak faktycznie jest, no bo kto włoży tak potężne pieniądze jak 240 milionów dolarów, coś, co jest na papierze. Dla wielu jest po prostu to zbyt futurystyczne, jest to pewna fikcja, jest to zbyt dużym ryzykiem obarczone. Dzisiaj oczywiście to się kompletnie zmieniło, natomiast pan Anatolij Nicki nie jest zainteresowany na tym etapie finansowanie poprzez duże fundusze inwestycyjne, bo poszedł inną drogą i ten transport stworzył. Natomiast duże fundusze będą miały możliwość wejścia z kapitałem na etapie wprowadzenia udziałów do obrotu giełdowego. To taka nasza przewaga nad tym, że my dziś możemy inwestować naprawdę drobne pieniądze i być dużo, dużo dalej przed tymi, którzy wejdą za rok, dwa, trzy, cztery poprzez giełdę i możliwość zakupu, bo te udziały będą wtedy po prostu najzwyczajniej wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie wyższe. Warto też zaznaczyć, dlaczego korzystamy właśnie z programu partnerskiego. Też wyjaśniono, zwrócono uwagę też, co osiągnęliśmy, produkcja, infrastruktura, pojazdy, to wszystko, co faktycznie firma stworzyła przez te kilka lat, a naprawdę zrobiliśmy coś, czego nie dokonało wiele naprawdę firm na tym etapie. Także to tak wygląda, jeśli chodzi o narzędzia. Warto, żebyśmy faktycznie wykorzystywali, jak jeszcze raz powiedziałem, te linki jako informacje, naprawdę istotne informacje w formie inwestycji, technologii, bo bardzo ciekawe mamy materiały, które znajdują się na naszych stronach, a często może być tak, że nie do końca doceniamy to, co mamy w swoich narzędziach. Wracając do prezentacji. Wracając do prezentacji, przejdziemy właśnie do tego, co najważniejsze. Sam program partnerski w firmie Skyward Community składa się, jak widzimy, z 7 poziomów. Między innymi jest to poziom partner, konsultant i lider. Te 3 poziomy tak naprawdę nie wymagają kwalifikacji osób trzecich, o tym często mówię. Natomiast pozostałe master, expert, top expert i sky expert wymagają kwalifikacji osób trzecich, czyli w strukturze musimy mieć odpowiednio kwalifikowane osoby na pewnym poziomie, abyśmy my osiągnęli też wyższy poziom, oprócz po prostu pozostałych wymogów dotyczących między innymi obrotu struktury naszej organizacji na pierwszym poziomie, na odpowiedniej wysokości inwestycji i nasza osobista inwestycja, wkład w danym momencie też ma wpływ na nasz awans. Przechodząc zatem do tych poszczególnych progów, postaram się bardzo króciutko je omówić. Między innymi mamy, pierwszy jest partner, to partner, który tak naprawdę zaczyna współpracę z firmą i już na samym początku ma możliwość uzyskania 15% dywidendy, bonusa, to tak prawidłowe pojęcie jest, bonusu za polecenie inwestycji w firmie Skyward Community. Widzimy też możliwość tak naprawdę uzyskania takiego bonusu już z drugiego, trzeciego i czwartego poziomu na tym wstępnym poziomie, kiedy rozpoczynamy. Po wykonaniu tak naprawdę niewielkiej pracy, bo zaledwie 100 dolarów własnej inwestycji dwóch osób, które zrobią to samo, 300 dolarów inwestycja na pierwszym poziomie, wchodzimy na poziom konsultanta i dzięki temu uzyskujemy dodatkowy poziom, piąty w strukturze w głąb, z tego tytułu właśnie bonus. Jeśli chodzi o poziom liderski,
W porównaniu, tak naprawdę ja osobiście tak uważam i myślę, że chyba większość się ze mną zgodzi, że w porównaniu do innych firm tutaj poziom liderski jest bardzo tak naprawdę łatwy do zdobycia. Tak naprawdę można to zrobić w ciągu pierwszego tygodnia współpracy z firmą, ponieważ własna inwestycja to zaledwie $200 i nawet jeśli ktoś nie ma środków, to może je po prostu zarobić przez program partnerski właśnie poprzez te wcześniejsze dwa poziomy. Inwestując $200, mając trzy osoby, które zrobią to samo, ale w tym wypadku już przypis pierwszego poziomu, czyli naszej pierwszej linii bezpośredniej, musi wynosić minimum $2000, to wtedy uzyskujemy status liderski, czyli $200 nasze minimum, 2000 pierwsza linia łącznie z naszą inwestycją i trzy osoby, które zainwestowały minimum $200. Jeśli te trzy warunki spełniamy, to w tym momencie uzyskujemy status lidera i ten status można uzyskać tak naprawdę w ciągu bardzo krótkiego czasu. Gdy to się stanie, gdy mamy status lidera, oczywiście kolejnym statusem, do którego zmierzamy, jest status mastera. Master tutaj już musi wykonać konkretną pracę, dlatego że, tak jak powiedziałem, od statusu master wymagana jest kwalifikacja osób trzecich. Czyli na tym poziomie musimy mieć osobiście zainwestowane minimum $1000. Sięgamy w tym momencie, kiedy uzyskamy ten status, już do 9 poziomów. Wymóg drugi, by uzyskać status mastera, pierwsza linia z naszą inwestycją musi mieć $5000. Czyli jeśli my mamy 1000, to nasz pierwszy poziom, czyli nasza pierwsza linia bezpośrednio poleceni, zaproszeni partnerzy, inwestorzy do firmy, muszą łącznie mieć zainwestowane 4000. To jest ten kolejny wymóg. I trzeci wymóg, najważniejszy w tym wypadku, to trzech liderów kwalifikowanych bezpośrednio w naszej pierwszej linii. Gdy uzyskamy tych trzech liderów i pozostałe wcześniejsze dwa wymogi, 1000 i 5000 pierwsza linia, jest to kwalifikacja wymagana do uzyskania statusu mastera. Widzimy również, że master zaczyna sięgać do 9 poziomów. Kolejne poziomy tak naprawdę wymagają już konkretnej pracy. U mnie jest podobna sytuacja, ponieważ widzieliście pewnie na mojej stronie, że mam status mastera i pomimo tego, że mam naprawdę sporo inwestorów, którzy zainwestowali niemałe środki, to gdzieś tam jest problem również z budowaniem struktur, czyli jak gdyby znalezieniem partnerów nie tylko tych, którzy chcą zainwestować środki, ale tych, którzy są zainteresowani rozwojem programu partnerskiego i budową tych zespołów w głąb, coraz głębiej. U mnie tak wygląda, że tak naprawdę spełniam wszystkie warunki, między innymi 5 tysięcy własna inwestycja, 10 tysięcy struktura, to jest niewiele na tym poziomie, na tym etapie, ale trzeba mieć trzech masterów. Problem jest w tym, że u mnie jest trzech masterów, tylko jest master pod masterem. Czyli tak, mamy tutaj przykład, może zaznaczę tym pisakiem, czy łatwiej było zrozumieć. Mamy mastera, który nam daje kwalifikacje, tutaj bezpośredni master też nam daje kwalifikacje, ale ja mam również mastera w tym poziomie i wtedy master pod masterem nie daje na kwalifikacji, natomiast jeśli się pojawi na przykład master niekoniecznie w pierwszej linii, ale pojawi się tak jak tutaj na tym przykładzie, master w niezależnej, czyli w innej nodze niż tych dwóch masterów, ale na przykład głębiej, ten trzeci master pojawi się na drugim, trzecim, czwartym poziomie, to taki master daje na kwalifikację. Gdyby tu był master, to ten master nie dawałby mi kwalifikacji. Natomiast w konfiguracji takiej, kiedy my masterów mamy pod masterami, a takich ja mam, niestety nie dają mi kwalifikacji. Musi być master w niezależnej kompletnie nodze. W tym momencie oczywiście pracuję. Warta jest praca nad tym, ponieważ zobaczcie, z mastera, który sięga do 9 poziomów, automatycznie
W momencie, kiedy uzyskuje się status eksperta, sięgamy do 20 poziomów. Czyli to jest ten przedostatni etap głębokości, jaką możemy sięgnąć w strukturze Skyward Community. Czyli reasumując, jeśli chodzi o uzyskanie statusu eksperta, trzeba mieć osobiście minimum 5000. Struktura musi mieć łącznie z naszą inwestycją minimum 10 tysięcy i musimy mieć 3 masterów, 2 bezpośrednio zasponsorowanych, 3 może być głębiej, ale w niezależnej nodze, w innej niż tych 2, którzy nam dają już kwalifikacje. Wtedy uzyskujemy status eksperta. Zobaczmy dalej. Tu są już takie przyjemne 2 poziomy. Top Expert i na końcu pamiętamy, jest również Sky Expert. Top Expert, wymóg własnej inwestycji jest to 10 tysięcy. Również 30 tysięcy grupa z naszą inwestycją i to też nie jest żaden problem, ponieważ taką kwalifikację już jak gdyby dawno uzyskałem. Natomiast problem jest oczywiście z kwalifikacjami osób, które budują głęboko, mocno rozwijają swoje organizacje. Trzeba mieć 2 minimum ekspertów na pierwszym poziomie, oczywiście 3 ekspert, 4 i tak dalej może być też na pierwszym poziomie, ale również kwalifikacje nam daje ekspert głębiej w strukturze, w niezależnej nodze. Kiedy uzyskamy ten wymóg 3 ekspertów, 30 tysięcy łącznie z naszą inwestycją i nasza inwestycja 10 tysięcy, uzyskujemy status Sky Expert. Co się wtedy dzieje? Dzieją się 2 rzeczy. Po pierwsze, uzyskujemy bonusy z całej organizacji z 24 poziomów, czyli jeśli mamy mocno rozwiniętą strukturę, to nic nam nie przepada, czyli to, co możemy we firmie wyciągnąć w postaci bonusów, to żaden dolar po prostu nam nie przepadnie koło nosa. 24 poziomy firma będzie nam wypłacać bonusy zgodnie z programem partnerskim, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, zobaczmy comiesięczny bonus w wysokości 1500 dolarów. W momencie, kiedy mamy obrót miesięczny swojej struktury na poziomie 20 tysięcy dolarów, jest taki minimum, to daje nam to, oczywiście można mniej, jeśli ten przepis byłby mniejszy, on też kwalifikuje nas do otrzymania dodatkowego bonusu. Natomiast ja zakładam tutaj, że przy tej wysokości, wielkości struktury, tutaj ten obrót 20 tysięcy, sięgając 24 poziomów i tak dalej, nie powinien być problemem, czyli 20 tysięcy obrotów w danym miesiącu, otrzymujemy 1500 dolarów dodatkowo, niezależnie od tego, ile otrzymaliśmy już w danym momencie od firmy bonusów. Więc to jest naprawdę fajne, takie można powiedzieć, taka comiesięczna pensja, comiesięczna premia od firmy, od dodatkowo do tego, co otrzymamy już z całej struktury. I ostatni poziom, Sky Expert, do którego też wydaje mi się, że powinien każdy zmierzać. Mamy wymogi 20 tysięcy własna inwestycja i tu zapewniam, że to nie jest problem, ponieważ tą inwestycję myślę, że większość z nas ma dużo, dużo wyższą na tym etapie rozwoju struktury. Również struktura pierwszego poziomu musi mieć 90 tysięcy łącznie z tą naszą, czyli to 70 tysięcy to jest takie minimum lub więcej, żeby jeśli my mamy 20 tysięcy, 70 tysięcy struktura w pierwszej linii, to łącznie wychodzi 90 tysięcy i to jest ten wymóg potrzebny do uzyskania statusu Sky Expert. Natomiast ten najważniejszy wymóg to jest w tym wypadku 4 top ekspertów. Musimy mieć 2 na pierwszym poziomie, to jest ten pierwszy poziom, natomiast pozostałych 2 możemy mieć w niezależnych nogach, głębiej w strukturze, na 2., 3., 4. poziomie, nie ma to znaczenia. I teraz tak, sięgamy maksymalnie 24 poziomów i w wypadku Sky Experta ten dodatkowy bonus od 30 tysięcy obrotów w danym miesiącu jest 2000 dolarów, czyli prawie 10 tysięcy. Troszeczkę mniej, bo teraz dolar spadł, ale zakładając, no niech to będzie 9 tysięcy. To jest bonus dodatkowy comiesięczny do tego, co zarobimy poprzez wszystkie poziomy we firmie.
Tutaj krótki slajd, który jeszcze zwraca uwagę na to, że możemy jako partnerzy zarobić w firmie również dodatkowe 3% w programie partnerskim z pierwszego poziomu. Wtedy, kiedy nasza struktura się fajnie rozwija i mamy tych płatności ratalnych lub jednorazowych, większą liczbę, 5, 10 lub 20. Przy wypadku 20 takich płatności możemy mieć z każdej takiej raty, z pierwszego poziomu oczywiście, nie 15, ale 18%, tak jak tutaj ten slajd podaje. Z 20 płatności lub więcej, z każdej takiej płatności uzyskamy 18%, bo firma nam zawsze wyrówna. Teraz te krótkie podsumowania. Tutaj się nic nie zmienia. Inwestycja w firmie Skyward Community to jest $50 kwota minimalna, którą możemy włożyć i wielokrotność lub oczywiście dużo większa kwota. W programie partnerskim minimalna kwota wypłaty to jest $30. Pamiętamy, że możliwość jest wypłaty na kartę, na konta, ale wydaje mi się, że najczęściej będą to różnego rodzaju portfele lub kryptowaluta. Ja osobiście chwalę sobie krypto, w tym wypadku USDT TRC20, które przechodzi zazwyczaj w ciągu 24 godzin dzień roboczy. Czyli dzisiaj zleciłem, jutro tą wypłatę mam na swoim koncie, na przykład w Binance. O tym warto pamiętać. I mamy możliwość uzyskania 18% w programie partnerskim z pierwszego poziomu aż do 24 poziomów. I ilość partnerów, których możemy zaprosić, nie ma po prostu ograniczeń. Tych partnerów naprawdę możemy zaprosić 100, 200, 300, 1000 i więcej, jeszcze raz więcej. Oczywiście, kiedy zapraszamy partnerów, to spora część oczywiście tylko zainwestuje. Natomiast kiedy chcemy rozwijać program partnerski, o nim dzisiaj mówimy, to pamiętamy, że szukamy też ludzi lepszych od siebie. Najlepiej szukajmy ludzi lepszych od siebie. Tacy, którzy też lubią po prostu programy partnerskie, multi-level marketing, po prostu rozwijać wielopoziomowe organizacje, lubią relacje z ludźmi i zapraszać będą takich, którzy po prostu będą też dalej budować. Oczywiście można to robić dwustronnie, czyli z jednej strony mamy grupę inwestorów, którzy tylko są zainteresowani inwestycją, ale przede wszystkim szukamy również też ludzi, którzy chcą budować struktury, ponieważ to nam da na ten moment fajny po prostu zastrzyk gotówki, zanim będziemy mogli realizować wszystkie swoje cele związane z inwestycją, jaką każdy z nas gdzieś tam wykonał, czy też wykonuje, jeszcze dopłaca, doinwestowuje obecnie. Taki drobny upominek ma mistrz, czyli master, ma w postaci długopisa firmowego, natomiast pozostałe trzy takie poziomy jak ekspert, top ekspert i sky ekspert wiążą się już z taką premią finansową. Ekspert, który uzyska taki status w ciągu 24 godzin na swoim koncie zobaczy $500. Top ekspert uzyska na swoim koncie w ciągu 24 godzin od uzyskania tego statusu zobaczy kwotę na swoim koncie powiększone saldo o $1500. I Sky Expert, dodatkowy zastrzyk gotówki, dodatkowe 2000 od firmy, taka premia za uzyskanie tego statusu, więc całkiem takie przyjemna premia od firmy. Jesteśmy, tak jak powiem, i wydaje mi się, że nie przesadzę, w wyjątkowym, naprawdę wielkim projekcie, który zmieni myślenie ludzi w ogóle o sposobie transportu, przemieszczania się ludzi na naszej planecie, na Ziemi, w której mieszkamy. Skyward Community to naprawdę szansa, stanie się częścią wielkiego projektu, który zmieni świat pod kątem transportu. Wyceniony został na 400 miliardów, zanim cokolwiek stworzono, zanim cokolwiek wbito pierwszy szpadel w Ziemię. Niezależni eksperci wycenili właśnie tą technologię na taką sumę. Więc wyobraźcie sobie, ile już jest dzisiaj warta ta technologia, która ma kilkanaście bardzo mocno zaawansowanych pojazdów, prototypów certyfikowanych, opatentowanych, która stworzyła dwa ekotechnoparki i tworzy dalej w szarży, na których są testowane bardzo poważne
pojazdy technologiczne i kolejne są tworzone nowe, to warto podkreślić, bo firma się nie zatrzymuje i cały czas coś nowego tworzy i tworzą nowe patenty i tworzą nowe wynalazki, je opatentowują i często z dużym przeznaczeniem właśnie pod naszą technologię, ale też może się okazać, że również pewne rzeczy są wykorzystane do zamówień zewnętrznych, żeby na tym etapie finansować i dofinansowywać naszą technologię. Bo firma również jak gdyby zbiera, jak wiemy, jak czytamy wszystkie newsy i wywiady z panem Anatolim Nickim, to wiemy, że firma w zakładach również przyjmuje zamówienia firm zewnętrznych na pewne bardzo ważne przedsięwzięcia i z tego typu zamówień jest spory zastrzyk gotówki do finansowania naszej właśnie technologii, żeby wszystko zakończyć pomyślnie. Przed sobą teraz mamy różnego rodzaju pakiety dostępne jeszcze. Ci, którzy są od 6 lat w firmie, wiedzą, że tych pakietów i różnorodność tych pakietów była dużo, dużo, dużo większa. Ona się naprawdę pomału skurcza. Skurcza się tak naprawdę do tego momentu, kiedy pamiętajmy, pakiety się po prostu skończą. Mówimy my o nich, o tym mówimy, o tym fakcie, że to będzie, ale ja osobiście patrząc z perspektywy 6 lat widzę, że ta ilość pakietów, różnorodność i wachlarz, on się naprawdę dość mocno skurczył, zmniejszył. No i już nie powiem o dyskoncie, które kiedyś było kilkaset procent, dzisiaj jest kilkadziesiąt procent. Jeśli na to zwracamy uwagę, to dostrzegamy rozwój również technologii w tym kierunku i że nasze udziały poprzez te 6 lat naprawdę zyskały bardzo mocno, zyskały na wartości. Bo jeśli ktoś kupował z dyskontem 400, 500, 600%, a dzisiaj to dyskonto jest 30-40%, to mamy przebitkę dość mocną, jeśli chodzi o to, ile zainwestowaliśmy, a ile dzisiaj nasze udziały byłyby warte, albo ile musielibyśmy zapłacić za te udziały dzisiaj, tą ilość, którą mamy dzisiaj w swoim portfelu, gdybyśmy musieli wydać dzisiaj te pieniądze na obecne pakiety w obecnej cenie. To automatycznie od razu wiemy, ile zarobiliśmy, bo w statystyce w kontach naszych mamy konkretną informację, ile włożyliśmy, a jak zobaczymy, ile musielibyśmy dzisiaj włożyć fizycznie, to jest nasz naprawdę już dzisiejszy zysk. I proszę, jak jesteście od 5-6 lat, niektórzy z Was tutaj obecnych na dzisiejszej konferencji, to zróbcie sobie taką wyliczankę. Zobaczcie, kupowaliście jakieś udziały w 2016-2017 roku, zobaczcie, ile macie tych udziałów i ile faktycznie one by Was kosztowały dzisiaj, w dzisiejszym jakimś takim średnim pakiecie, bo ja nie mówię w dużym, tylko zróbmy taki pakiet, załóżmy 5000, bo nikt nie kupował od razu pakietu, jeśli nawet kupowaliśmy stopniowo przez ileś tam lat, to nikt z nas, ja przypuszczam, że albo mało takich osób jest, które po prostu były w stanie wyłożyć na przykład 50 000 dolarów lub 100 000 dolarów od razu na dzień dobry. Więc to jest już dzisiaj jak gdyby nasza kwota dodatnia zysku, natomiast to przebicie 1:1 będzie taką po prostu, powiedzmy, czymś wyjątkowym, do tego czasu czekamy. Tutaj, jak powiedziałem, każdy z nas ma jeszcze możliwość inwestować w technologię, zarówno w gotówce, jak i w ratach. Te raty najczęściej one są w 5 ratach, te pakiety. Pamiętamy, że kilka lat temu większość pakietów była najczęściej na rok, czy tam 10 miesięcy. Teraz ta ilość również rat, również ilość pakietów się zmniejszyła, ale również rat, malna ilość rat to jest 5. Wyjątkiem jest tylko maluszek i student. Jak widzimy, jest to 9 miesięcy. Na to zostałe to jest 5 miesięcy i ewentualnie gotówka. Zatrzymując się chwileczkę dosłownie na tych pakietach,
ponieważ cały czas mówimy, że jesteśmy, omawiamy dzisiaj program partnerski i duplikacje. Pamiętajmy, że to są naprawdę świetne produkty, maluszek i student, do tego, żeby je sprzedawać rodzicom, którym zależy na pomyślności swoich dzieci. Ponieważ jak policzymy im, że wydadzą jakieś zaledwie 5000 zł, przepraszam, bo zamazałem akurat tę cyfrę, 5000 zł, bo 1350, no to załóżmy 5000 zł, a uzyskają 38,550, czyli minimum 38 tysięcy dolarów razy wartość dolara, to mamy już grubo ponad 100 tysięcy dla takiego dziecka, czy też studenta. A jeśli się na przykład okaże, że w momencie, kiedy firma będzie wprowadzać udziały do obrotu giełdowego, to nie będzie cena 1 dolara, to jest ta cena jakaś wyjściowa w naszych umowach, to jest taka gwarancja. Natomiast ja zakładam, że to będzie dużo wyższa cena. To jest oczywiście moja jakaś ocena, tylko osobista, że to będzie 10 lub więcej dolarów, niech to będzie 10, to pamiętajmy, że to nie będzie 38, ale 380 tysięcy dolarów razy wartość dolara. Taką kwotę za zaledwie 5 tysięcy złotych może uzyskać nasze dziecko wchodzące w dorosłe życie lub też maluszek. To jest naprawdę świetny produkt do sprzedaży dla rodziców i kompletnie nieprzesadzone. Pozostałe pakiety mamy, jak widzimy, w formie płatności jednorazowej lub w ratach na 5 rat. Ja sobie szybko przejdę, bo właściwie sedno omówiliśmy. Natomiast to, co mówiłem na samutkim początku. Zobaczmy, to co kupujemy, pamiętamy, tam na naszej stronie o inwestycjach było takie pytanie, co otrzymujemy w zamian. Podpisujemy umowę tak zwanej pożyczki konwertowanej, czyli jak gdyby firmie dajemy pieniądze, firma w zamian daje nam udziały zakładowe. Jeśli podpiszemy ten kontrakt, to stajemy się właścicielami tych udziałów i stajemy się właścicielami udziałów klasy A, czyli to są tak zwane udziały uprzywilejowane, które często mają jak gdyby prawo do uzyskania w pierwszej kolejności dywidend, kiedy takie powstaną. I to, co jest najważniejsze dla nas wszystkich, to w momencie, kiedy będzie firma wprowadzać udziały do obrotu giełdowego, mamy zagwarantowaną, że cena nominalna jednego udziału 1 dolar. To jest cena minimalna, pamiętajmy. Ja zakładam, że to będzie wyższe, ale to minimum mamy zagwarantowane w momencie, kiedy firma wprowadzi udziały do obrotu giełdowego. A to, co firma w tej chwili robi, wykonuje między innymi w szarży, to wszystko jest w tym kierunku. Pamiętajmy, musi być pierw kapitalizacja, muszą być zyski, firma musi działać, musi to wynikać między innymi z audytów rocznych. I dopiero wtedy mogą być konkretne decyzje, że wchodzimy na giełdę, bo my chcemy, żeby te udziały rosły jak szalone, a nie po wprowadzeniu ich do obrotu giełdowego, żeby za chwilę były warte 1 centa. Firma na to nigdy by sobie nie pozwoliła. Firma gdyby za honor na pewno to trzyma, żeby te udziały naprawdę były jak najdroższe, miały jak największą wartość, a poza tym w momencie, kiedy wprowadzi udziały do obrotu giełdowego, te wolne udziały, które posiada, to pamiętajmy, ze sprzedaży tych części, tych udziałów, to giełdy odprowadzają środki do naszej spółki, mają taki obowiązek i część tych pieniędzy również trafi do naszej kieszeni, bo jesteśmy udziałowcami tak zwanej matki spółki. I z tego tytułu również będą dywidendy ze sprzedaży udziałów w obrocie giełdowym, tych wolnych udziałów. Oczywiście na dywidendę składają się zaliczki, kwoty, które mamy z budowy tras komercyjnych, eksploatacji tego wszystkiego, co się wiąże z tworzeniem tej technologii już na żywo, ale również ze sprzedaży udziałów w obrocie giełdowym. Część środków będzie odprowadzona do naszej firmy i część środków z tych, które będą odprowadzone, będzie przeznaczone też w formie dywidend. Więc chcemy, żeby
udziały, które zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego przez firmę, one były jak najdroższe, bo wtedy więcej po prostu pieniędzy trafi do kasy spółki, firmy i tym samym do naszej kieszeni docelowo. Czyli mamy zagwarantowane, kiedy rozmawiamy z inwestorem, pamiętajmy, że mamy zagwarantowane w umowie, że to są udziały klasy A i jeden udział to $1 w momencie wprowadzenia udziału do obrotu giełdowego. To jest kwota minimalna zagwarantowana. Mamy też również w momencie, kiedy jesteśmy właścicielami już tych udziałów, one są jak gdyby imiennie na nas zapisane, to mamy również możliwość wygenerowania wpisu do rejestru spółki. Czyli w momencie, kiedy wejdziemy sobie w zakładkę moje certyfikaty na stronie i poniżej są oczywiście certyfikaty, ale nad nimi będzie taki napis otrzymaj wyciąg z rejestru na maila. W momencie, kiedy to klikniemy, to po prostu na naszego maila nic innego, jak przyjdzie po prostu wyciąg z rejestru spółki. To będzie pokazywać, że tak naprawdę to my jesteśmy właścicielami tych udziałów i mamy prawo do tego, co jest związane z tymi udziałami. Czyli między innymi sprzedać je w momencie, kiedy firma wprowadzi je do obrotu giełdowego. Możemy oczekiwać dywidend z tytułu zysków, które zaczną się pojawiać w firmie. No i teraz to, co jest najważniejsze, pamiętajmy, że tak naprawdę my lub nasz inwestor stajemy się współwłaścicielami innowacyjnej technologii transportowej. Wyciąg z rejestru spółki o tym między innymi świadczy. Zresztą cała umowa tak naprawdę to z niej wynika, że jesteśmy współwłaścicielami, certyfikat, który otrzymujemy, który możemy zamówić do domu w formie papierowej, ale też w formie elektronicznej mamy go dostępnego, możemy go ściągnąć sobie na dowolne urządzenie. Tutaj jeszcze krótki przykład, nim się na razie jeszcze posługuję, ponieważ on jest naprawdę uważam prosty, rewelacyjny i uważam też, jestem przekonany, że osoby, które tutaj są obecne lub każdy partner, który wykorzysta ten sposób rozmowy z potencjalnym inwestorem, to również to naprawdę chwyta. To jest zwykły przykład sprzedaży i korzyści związanych z tym, jaką mamy korzyść, kiedy umieścimy $1000 w banku i co uzyskamy po roku, po dwóch latach, a jaką mamy korzyść, kiedy zainwestujemy $1000 w udziały spółki Skyward Community i czego możemy oczekiwać. I teraz mamy przykład, ponieważ chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, jaka obecnie jest inflacja w Polsce. Ona jest największa od wielu, wielu lat. I wynosi średnio w tej chwili 17 z hakiem, 17,9, o ile pamiętam. Ale zakładając przykład, mówi tu o średniej 15% za ten rok i przyszły rok zakładamy, że będzie to 20%, bo jeśli ktoś myśli, że inflacja naprawdę będzie spadać, no to się mylimy. To, że tam jakieś wyhamowanie chwilowe i tak dalej, nie sądzę. Jestem przekonany, że w przyszłym roku ta inflacja, niestety, chciałbym, żeby była inaczej, ale niestety ona może być jeszcze sporo wyższa. Więc zakładamy, że w przyszłym roku to będzie 20, więc przez 2 lata 35% straty od $1000. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I te pieniądze niezależnie, czy byśmy trzymali w domu, w skarpecie, w skrzynce, w jakiejś tam szkatułce, sejfie, czy będziemy trzymać je w banku, po prostu inflacja je zje. Niestety je w dużej mierze zje. Nawet jeśli ktoś nam powie, że tam dostaniemy, bo my mówimy teraz o otrzymaniu pieniędzy na koncie oczywiście, nie? W banku. Jakbyśmy zrobili jakąś lokatę, no to gdzieś tam na lokacie jakieś śmieszne kilka procent w dobie tak wielkiej inflacji być może w banku otrzymamy, to tylko troszeczkę pomniejszy i tak tą stratę. Ale w normalnym banku to mamy około 30%, 35% możemy być na minusie. Co się dzieje w naszej firmie? Przychodzi inwestor, wpłaca $1000, dostaje w średniej dyskoncie
Zakładamy, że to dyskonto byłoby 40%, dostaję 40 tysięcy udziałów. Miałem 2 lata, okazuje się, że po 2 latach firma wprowadza akcję do obrotu giełdowego. Mamy gwarancję w umowie 1 do 1, czyli za 1000 dolarów otrzymujemy 40 tysięcy dolarów. Czy ktoś będzie nam wdzięczny? Tego nie wiemy, ale wiemy, że na pewno ten, który się zdecydował na tą opcję, nie trzymać tego w banku, ale kupić udziały i dostać 40 tysięcy udziałów i później 40 tysięcy dolarów na rękę, to naprawdę robi różnicę. Gdyby się okazało, że to nie będzie 1 dolar, ale zakładając, że to będzie na przykład 10 dolarów po wprowadzeniu udziałów do obrotu giełdowego, to może być nie tylko 40, ale to może być nawet 400 tysięcy dolarów. To są naprawdę potężne pieniądze dla niejednej osoby za jedyne 1000 dolarów, czyli to 4,5 tysiąca złotych. 400 tysięcy, 4 razy 4, 16, 160 tysięcy plus te 4 razy 5, 100 jakieś 80 tysięcy, jeśli dobrze oczywiście tak na szybko liczę, może otrzymać w gotówce po 2 latach z tak niewielkiej kwoty. To jest wyliczenie matematyczne, ale obarczone konkretnymi gwarancjami w naszej umowie. Co się stanie po wprowadzeniu udziałów do obrotu giełdowego po prostu. I teraz przyspieszamy. Mamy jeszcze krótko, dosłownie kilka newsów. Ja dosłownie tylko króciutko zaznaczę te newsy. Tu mamy między innymi news dotyczący tego, że Unicki String Technology podpisał umowę o współpracę z jedną z czołowych uczelni technologicznych na Białorusi. Oczywiście firma podpisuje, współpracuje już z tą, wcześniej już z tą uczelnią, ale podpisała teraz konkretną umowę o współpracy, która gdyby, jak przeczytamy sobie newsa, to on rozkłada się po prostu na kilku, ta współpraca rozkłada się jak gdyby na kilku poziomach. I jaki jest główny cel? Główny cel to jest to, co podkreśliłem tutaj w tym newsie. Zobaczmy. Została podpisana ta umowa. To jest podpisali porozumienie o współpracy w zakresie badań i szkolenia kadr inżynieryjskich. Firma w tej chwili zatrudnia minimum 700, być może to jest więcej, ale gdzieś tam w różnych materiałach przewija się kwota po pandemii, była dość mocno zredukowana, w tej chwili znów jest podnoszona. To jest minimum 700 inżynierów wysoko wykwalifikowanej kadry, natomiast firma potrzebuje wielokrotnie więcej, biorąc pod uwagę rozwój naszej technologii i że docelowo te pojazdy i ta technologia cała i nawierzchnia, i cała infrastruktura łącznie z pojazdami będą budowane w różnych krajach świata docelowo. Takie będą, w pewnym momencie takie będzie zapotrzebowanie. To firma potrzebuje nie 700, ale potrzebuje 7 tysięcy, 70 tysięcy i być może jeszcze więcej takich inżynierów, którzy będą wysoko wykwalifikowani do właśnie tworzenia tej technologii, do rozwoju jej. Więc dlatego też firma również podpisuje umowę o współpracę w zakresie badań i szkolenia po prostu kadr, nowych ludzi, młodych, którzy uczą się pewnej teorii, a później od razu w realu mogą fizycznie po prostu wykonywać tą pracę po prostu w zakładach naszej spółki, czy też jeszcze w innych miejscach, które będą powstawać. Więc to jest główny cel, by szkolić nowe kadry, tworzyć. No i tutaj po prostu jak ten news byśmy sobie przeczytali, to ta współpraca będzie przebiegać w różnym po prostu zakresie. Tutaj firma również, kolejny raz już, przypomina nam o pewnej ważnej sprawie, by zabezpieczyć swoje konta i też dotyczących bezpieczeństwa naszych kont. Powiem tak, z doświadczenia wiem, że te rzeczy są niestety łamane i partnerzy do tego podchodzą tak naprawdę troszeczkę po macoszemu w wielu wypadkach, nie mówię, że wszyscy. Zobaczcie, firma zwraca uwagę na to, żeby lepiej doładowywać konto lub dokonywać przelewu samodzielnie lub za pośrednictwem zaufanych osób. Oczywiście, że to jest prawda. Często jesteśmy zbyt ufni i
i dzięki temu ktoś po prostu traci środki, bo trafi na jakichś oszustów. Firma pisze, zabronione jest przekazywanie loginów, haseł osobom trzecim, nawet pracownikom firmy lub pomocy technicznej. Nikt nie ma prawa od nas żądać loginu i hasła dostępu do swojego konta, już nie mówiąc o osobach, których w ogóle nie znamy. Doładowanie za pośrednictwem systemów płatności musi być dokonywane z kart osobistych lub naszych kont osobistych. Osobistych. Nigdy nie używamy kont lub kart osób trzecich. Jest to zakazane. O tym warto pamiętać. Zapoznajmy się dokładnie z tym, również z tym newsem. Tutaj informacja dalszej współpracy, ponieważ to jest nie pierwsza informacja, kontynuacja prac w Salwadorze. To jest w ogóle program prezydencki rozwoju technologii w Salwadorze. Też nie chcę się tutaj wdawać w szczegóły dotyczące tego newsa, bo dobrze, żebyśmy się dokładnie z nim zapoznali. Natomiast ta współpraca z Salwadorem jest bardzo mocno zaawansowana na kilku poziomach, łącznie z pewnym programem, który tam sięga do 2030 czy nawet jeszcze dalej, więc to jest naprawdę też przyszłość. Zresztą tutaj jest ten krótka taka informacja, może sobie pozwolę przeczytać, że chodzi o to właśnie między innymi o integrację systemu Unicki String Technology z linią kolejową Pacyfiku, która powstaje w ramach programu prezydenckiego. I my w tym bierzemy udział. To jest oczywiście we współpracy właśnie z prezydentem Salwadoru i odpowiednich umów podpisanych wcześniej o współpracę. Więc to bardzo mocno tutaj ta współpraca i ten powiedzmy rozwój technologii w tym kraju będzie się rozwijał. No i krótki jeszcze news dotyczących tego, co się dzieje w perspektywie. Tutaj ukazał się taki news odnośnie perspektyw transportu w przyszłości, jeśli chodzi o Moskwę. I oczywiście tutaj jesteśmy dalece od jakichś polityczno-gospodarczych. My tak naprawdę jesteśmy w firmie po to, żeby zarobić. I tutaj również pod tym względem padają różnego rodzaju zapytania o rozwiązania technologiczne na terenie chociażby Moskwy, nie tylko, różnych państw, różnych miast i różnych stolic całego świata. I te rozwiązania nasza firma przygotowuje. I tu w tym wypadku również takie rozwiązania zostały przygotowane dla Moskwy. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy webinar. Udało nam się skończyć go w 57 minut. Ja teraz krótko odniosę się do pytania tutaj pana Wacława. Pana Wacława. Między innymi, raczej tak, jeśli chodzi o to pytanie dotyczące co z budową szybkiej linii 500 km. Ja myślę, że w swoim czasie firma informację poda, bo w tej chwili tak naprawdę musi zapaść decyzja, ostateczna decyzja, gdzie będzie budować się tą trasę o długości 20-30 km, gdzie ma być test tej szybkości później zrobiony, szybkiego transportu, zarówno tego, który już jest stworzony, jak i tego, który w tej chwili jest stworzony, dużo, dużo większy pojazd. Być może wkrótce go zobaczymy, może firma coś szykuje jeszcze na nowy rok, zobaczymy. Natomiast pamiętamy, że taki pojazd z możliwością przedłużenia modułu do 40 chyba paru osób, o ile pamiętam, już z łazienką, z bagażnikiem, z przejściem, korytarzem, powstaje ten szybki tak zwany transport i on po prostu za chwilę będzie ukazany nam prosto światłu dziennemu. Dokładnie kiedy, tego osobiście też nie wiem, natomiast sama linia, budowanie tej linii szybkiej, myślę, że to jest decyzja, która wkrótce zapadnie, natomiast dla firmy, dla spółki najważniejsze jest to w tej chwili, co się dzieje w szarży, co ma być zakończone w grudniu, styczniu, ponieważ
to pozwoli nam fizycznie budować już te trasy komercyjne, które są rozpoczęte. Te trzy trasy, o których już mówiłem prawie od początku roku, a ponieważ te linie 2,4 km, one mają dość sporo opóźnienia, bo mniej więcej tak przełom września, października miały być ukończone i dlatego też firmie zależy na tym, żeby te wszystkie certyfikacje i później testy szybkości zrobić na tym taborze towarowym i miejskim i to pozwoli nam normalnie fizycznie już rozpocząć budowę. Natomiast w drugiej kolejności tak naprawdę w dalszej perspektywie będzie budowa toru tego na 20-30 km. Ja przypuszczam, że firma tutaj szuka odpowiedniego finansowania, bo pamiętajmy, że wybudowanie takiego toru na 20-30 km to jest koszt i to jest, pamiętajmy, że to jest tylko testowy tor. To koszt około 100 milionów dolarów lub więcej. To są potężne pieniądze i oczywiście to, co się dzieje w naszej spółce, czyli rozwój, budowa, kapitalizacja, to dwie różne sprawy, czyli jak gdyby zakończenie 15 etapu nie jest uzależnione, czy firma wprowadzi udziały do obrotu giełdowego, bo może się okazać, że firma wprowadzi te udziały już za rok, za dwa lata, a technologia szybkiej trasy zostanie zakończona na przykład za 3-4 lata lub później w związku z budową tej trasy szybkiej, no i jeszcze rozwojem pewnych rzeczy, które gdyby są w toku. Więc pamiętajmy, że wprowadzenie udziału do obrotu giełdowego nie jest równoznaczne z zakończeniem 15 etapu. To są dwie różne sprawy. Mamy technologię, mamy transport kontenerowy, towarowy, mamy miejski, no i mamy szybki i mamy jeszcze inny transport, który jest gdzieś tam w przyszłości. Pamiętamy coś na wzór Hyperloop, czyli ten, który chyba sięga szybkość ponad 1000 km na godzinę. To też jest po prostu szybkość, a firma ma technologię już na to. Tak samo jak na transport miejski, towarowy czy jeszcze inny. Więc jeśli chodzi o odpowiedź co z budową, to po prostu czekamy na decyzję związaną z działką, gdzie i kto będzie to finansował, bo tutaj potrzebne jest na to około 100 milionów, o ile pamiętam, taka gdzieś cyfra padła też w jednym gdzieś z materiałów. I to drugie pytanie, panie Wacławie, co z dywidendami, czy będą w 2003? Tego też nigdzie w materiałach nie mamy. Wszystko zależy od tego, na ile duże zaliczki, bo ja tych informacji nie mam. Natomiast na ile duże zaliczki wpłynęły do firmy w związku z tymi trzema projektami komercyjnymi. No i czy po prostu firma na tym etapie zdecyduje się, żeby część tych zaliczek, w których można gdzieś tam wyskrobać dywidendy, czy po prostu przeznaczę je po zamknięciu roku, czy po prostu przeznaczę je po prostu na część właśnie jakiś tam wypłacania jakichś drobnych dywidend. Tego nie wiem, bo po prostu zyski mogły być również z przyjmowania tych różnych zamówień zewnętrznych, więc tych informacji też osobiście na ten moment nie posiadam. Padła taka informacja ze strony nawet samego pana Anatolia Junickiego, jak słuchamy wszystkich wywiadów, że firma bierze pod uwagę stworzenie takiej poduszki dywidendowej, ale ostatecznie po prostu ta informacja nie była podana, nie było decyzji, czy faktycznie będzie, czy nie. Więc też po prostu na takie oficjalne informacje musimy czekać. Jeśli cokolwiek się pojawi w tej kwestii, to jestem w 100% przekonany, że albo ja się dowiem, pierwszy, bo dowiedzą się o tym również nasi kuratorzy, którzy mają kontakt z zarządem, z dyrekcją i tak dalej, albo po prostu te informacje oficjalnie zostaną od razu opublikowane wszystkim inwestorom w którymś z newsów, albo w wywiadzie bezpośrednio przez pana Anatolia Linickiego, więc tutaj musimy chwilę jeszcze cierpliwie poczekać. Dla mnie tak naprawdę dywidenda akurat nie jest najważniejsza, bo ona prędzej czy później będzie. Dla mnie najważniejsza w tym momencie, na tym etapie
jest dokończenie w 100% tych dwóch tras 2,4 i dokończenie testów szybkości, wszystkich tych certyfikacji i testów szybkości. I to będzie punkt zwrotny, jeśli chodzi o fizyczną, taką szybką już rozpoczęcie budowy w kilku krajach tras komercyjnych. Pamiętajmy, że do końca roku, który wkrótce się zacznie, 2023, ma być tych rozpoczętych tras komercyjnych 10, minimum 10. Więc to naprawdę zacznie się robić gorąco, bo dopóki wykonywane jest tylko tak zwane studio wykonalności, czyli gdyby początek rozpoczęcia budowy, to co jak gdyby poprzedza fizyczną budowę, to jest cisza. W momencie, kiedy zacznie się stawiać słupy i tworzyć tą technologię na żywo, naprawdę zacznie się robić gorąco w mediach. Myślę, że i telewizja, różnego rodzaju dziennikarze po prostu rozhulają te informacje bardzo mocno. Więc nawet jeśli z naszej strony newsy nie dotrą, to dotrą po prostu z innych stron. Tego czasu wyczekujemy, jesteśmy na bardzo fajnym etapie rozwoju. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą obecność, za dzisiejsze spotkanie. Zobaczymy się za tydzień. Ja pozdrawiam, do usłyszenia, miłego wieczoru.